feel like you could never leave. Do the same, we can't go back, this is all we need. Follow me to make believe and make your dreams come true. Okej, wyszliśmy ze swojego hostelu. Mamy pokój z bardzo sympatyczną panią ze Sri Lanki. I ona nie wiedziała w ogóle o YouTubie. Jak mówiłem jej o YouTubie, to ona nie wiedziała, co to jest. Która ma około 60 kilku lat i podróżuje sama. Oczywiście, thank you, Polish. Dziękuję. Dziękuję. Dowiedziałem się tego, że tam 80% ludności wyznaje buddyzm. Zmierzamy do induskiej restauracji na kawę i czekoladę. A to jest nasza dzielnica. I Chińczyki. Thank you. Bye bye. Bye bye Malezja, miło było gościć u Ciebie. Lecimy na ostatnią noc do Singapuru, a później z powrotem na Bali. I za chwilę przekroczymy granicę z Malezji do Singapuru. Po raz siódmy w przeciągu ostatnich 3 dni. I naprawdę mamy już dosyć. To był bardzo głupi pomysł, żeby wynająć apartament poza Singapurem. Nauczka jest taka, że trzeba się lepiej dowiadywać rzeczy przed wyjazdem i nie być ignorantem. Yes, very good for a beginner vlogger. Ostatnią noc postanowiliśmy spędzić w Singapurze, więc zabukowaliśmy sobie hostel. Cena 2 łóżek w 6-osobowym dormitory jest taka sama jak cena 2-pokojowego apartamentu w Malezji, czyli $35 amerykańskich. Lecimy w końcu autobusem, zaraz będziemy przekraczać granicę. Zapłaciliśmy 4,40 malezyjskich pieniędzy za tą przyjemność. Całe szczęście dosłownie na styk wszystko nam starcza, więc jakiś anioł nad nami musi czuwać. Dziękuję Ci, Aniele. If you see any suspicious looking person or article, please inform our staff or press the emergency communication button. Pamiętacie pewnie, jak w ostatnim odcinku o Singapurze zachwycałem się tym cudownym miastem lwa, tak zwanym azjatyckim tygrysem z piękną architekturą i jedną z najbardziej prężnych gospodarek świata. Wydawałoby się idealne miejsce do życia i wychowywania dzieci. Obiecałem również, że w kolejnym odcinku opowiem o tym, co mi się tutaj nie podobało. A więc tak. To jest jeden z wielu filmów wideo wyświetlanych w singapurskich pociągach. Takich filmów jest dużo więcej. Wszystkie można zobaczyć podczas zaledwie 15-minutowej przejażdżki metrem. Są zapętlone i puszczane naprzemiennie z reklamami, filmami edukacyjnymi na temat tego, jak się zachowywać w różnych ekstremalnych sytuacjach. Na filmie widzimy, że jesteśmy non-stop monitorowani systemem CCTV, który sugeruje, że dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Niestety, oprócz dorosłych oglądają to również dzieci, które od najmłodszych lat są programowane, że terror to norma i w każdej chwili może coś pierdolić. Ej, żeby nie było, ja też jestem za tym, żeby było bezpiecznie i nie chcę, żeby jacyś pojebani terroryści wysadzili mnie w powietrze, ale oglądanie filmu o tym, jak wybucha bomba w jadącym pociągu podczas jechania pociągiem, nie jest kurwa. So, what your vlog is gonna be about? Everything was in your head, but yeah, like, that's a really bad idea. Yeah. Why?
znaleźliśmy taką bardzo fajną kamieniczkę. Troszeczkę przypomina Maroko, chociaż nigdy nie byłem, ale znam kogoś, kto był. No i tutaj sobie pokręcimy coś, bo jesteśmy przecież vlogerami. Zamówiliśmy kawę w pobliskiej lokalnej restauracji. Mamy przejebane, bo zostało nam do wydania może jakieś 10 dolarów singapurskich, czyli równowartość może 7 dolarów amerykańskich. I w tym musimy się zmieścić z dzisiejszą kolacją i z jutrzejszym śniadaniem, co w Singapurze jest dosyć bardzo trudne. Okej. Okay. Yeah, one second. Tu znaleźliśmy takie miejsce, że za jeden... Okej, jest, a już. Okej, dobra, sorry, muszę zapłacić za kawę. Da się w Singapurze tanio? Da się. Ale nie do końca jest to super. Ale w sumie nie ma tego złego, co by nie było takie złe. Ale pierdol... Żeby przetrwać, wczoraj w Malezji kupiliśmy czekoladę, bo tam jest taniej. No i to jest dzisiejszy nasz lunch. Czekolada z Malezji i kawa. Dobra? Good or bad? It's okay. So very average. So so. Ludzie, którzy zaczynają... Próbują zaczynać vlogować. Przeważnie mają problem z tym, jak się zachować przed kamerą. Nie wiedzą, co mówić, nie podoba im się to, jak wyglądają, nie podoba im się to, w jaki sposób się poruszają. Może to będzie głupia rada, ale trzeba mieć to w dupie po prostu. No. You have to have that in your ass. So what's your vlog gonna be about? Wait, so here. Hi guys, my name is Ananova Castillo and this is the end. Hi guys, my name is Ananova Castillo and this is my first vlog. And probably you will notice that I'm really, really bad at it. And postanowiliśmy poddać eksploracji jedno z singapurskich blokowisk i idziemy się przejść w stronę tamtą, tam są właśnie bloki. Ogólnie to Singapur bardzo podobnie, jeśli chodzi o budownictwo, wygląda do Polski. Ja osobiście bardzo lubię takie zwiedzanie poza utartymi szlakami. Dużo bardziej podoba mi się chodzenie po jakimś nieznajomym singapurskim blokowisku niż po jakichś atrakcjach turystycznych, gdzie jest pełno wszędzie turystów właśnie i gubi się ta atmosfera taka lokalna. Tutaj mamy na przykład taki smaczek właśnie nieturystycznego miejsca. No nigdy bym nie wpadł na to, żeby takie miejsce znaleźć gdzieś, jak je znaleźć, a przypadkowo chodząc sobie je właśnie znaleźliśmy i robi fajny klimat. A tutaj obok są zaraz takie wieżowce, bum, aha i bum. Fajna rzecz, którą dopiero zauważyłem, pokazuje, ile jest miejsc wolnych na parkingu. Tym. Skrzynki pocztowe w Singapurze. Właśnie spotkaliśmy w Singapurze Polaka, który Marcin. Był u mnie w domu wcześniej tak. Na Filipinach. Przez przypadek zupełnie się widzimy, tak to jest dosyć śmiesznie. Tak, tak to jest właśnie, jak się chodzi gdzieś pomiędzy blokami, poza utartymi turystycznie szlakami. Teraz będzie selfie time. A tak nasza ulica wygląda wieczorem. Wyszliśmy właśnie z hostelu. Patrzę, ludzie ubierają, ściągają. A okazuje się, że tutaj jest świątynia. Jeżdżąca dyskoteka. Ok, potrzebujemy 4,80 dolara singapurskich na to, żeby dojechać jutro na
samolot. Zamówiłem sobie potrawę wegetariańską. To kosztuje 3,80 dolary singapurskie, czyli to będzie około niecałych 3 dolarów amerykańskich. Czyli jak na Singapur to całkiem spoko. Ale myślę, że to jest takie dosyć tanie miejsce. Ale to pokazuje, że nawet w najdroższym mieście i kraju na świecie, bo tak Singapur jest uznawany, da się w miarę tanio zjeść. Masz tego. Dziękuję. To już koniec naszej przygody z Singapurem, jesteśmy z powrotem na Bali. Na koniec historia taka, napisał do mnie człowiek, który jest nieuleczalnie chory na chorobę pod tytułem łamliwość kości i jego prośba na tyle ze mną zarezonowała, że postanowiłem się na nią zgodzić i powiedzieć o jego zbiórce na jego marzenie, którym jest keyboard za 8000 zł. I tak, wydawałoby się, że ten keyboard jest dosyć drogi, nawet się go zapytałem, czy nie lepiej byłoby kupić jakiś tańszy keyboard, łatwiej byłoby na niego zebrać pieniądze. On powiedział, że tańszy keyboard już ma i zbiera właśnie na ten, bo to jest jego marzenie. Uzbierane już jest ponad 3000 zł, tą zbiórkę zorganizowała dla niego koleżanka. Link do tej zbiórki macie tutaj poniżej, także jeżeli ktoś chciałby pomóc Piotrkowi, to gorąco zachęcam. No i jeszcze zachęcam znowu. Zachęcam do tego, żebyście obejrzeli wywiad, którego udzieliłem dla portalu worldmaster.pl. W ogóle super portal, bardzo fajny, w którym pokazywane są tylko inspirujące, pozytywne, ciekawe, wartościowe treści. Kolesie robią naprawdę super robotę. Miałem przyjemność porozmawiać z jednym z założycieli tego portalu i udzielić mu odpowiedzi na jego pytania. Tutaj macie... co macie? Macie? Kawałek tego wywiadu. Dobra, bo się gubię już chyba zmęczeniem materiału. Trzymajcie się. Nieważne w jakim momencie swojego życia jesteś teraz, gdzie się znajdujesz, nieważne czy jesteś nawet w najczarniejszej dupie tak naprawdę w tym momencie, to wcale nie definiuje ciebie jako człowieka i tego, gdzie możesz być za tydzień, miesiąc, rok, kilka lat. Tak naprawdę możesz być tam, gdzie chcesz, jeżeli sobie to założysz jako cel, marzenie, plan i będziesz to realizował. Na mój przykład pokazuję to dlatego, bo wiesz, no ja byłem uzależniony od heroiny. To było coś takiego, że ja już mieszkałem w takim opuszczonym mieszkaniu, do którego wkradłem się z moim towarzyszem, jakby na tamtą chwilę towarzyszem drogi, że tak powiem. Przepraszam, na koniec jeszcze jedna rzecz. Oglądałem ostatnio wywiad z pewnym youtuberem, który powiedział, że dopóki nie wspominał o tym, żeby ludzie subskrybowali jego kanał, to subskrypcje szły słabo, a jak zaczął wspominać o tym, to poszły bardzo szybko. Więc kurde, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie wiedzieć, co jest 5. Nara.